Budynek Palsty był jednym z największych osiągnięć techniki telefonicznej i budowany był jeszcze w czasie rozpoczęcia budowania w czasie I wojny światowej najnowszymi technikami. Był ważny dlatego, że nawet jeszcze do czasów wojny, do czasów powstania, był jakimś centrum telefonicznym i służył wojskom niemieckim również dla porozumiewania się na wschodzie. W jaki sposób, nie wiem, ale było to dla nich ważne. No oprócz czego telefony jeszcze parę dni w czasie powstania też były czynne. A dlaczego był ważny dla ludności? No bo był źródłem ostrzału obszaru prawdopodobnie od Świętokrzyskiej, aż Chędza, Plac Grzybowski, no i tutaj Ogród Saski i przed Ogrodem Saskim Królewska. I ten pole ostrzału było duże, dlatego że niska zabudowa była w tamtej okolicy, to tylko ten gmach Palsty wystał. No, tyle. I oni tak strzelali, że no zresztą to jest wiadomo, albo może młodemu pokoleniu już nie wiadomo, że przez te 63 dni to właściwie większość Warszawy była sparaliżowana. Nie było żadnego ruchu. Przecież ludzie chodzili albo pod murami, szczególnie w Śródmieściu, albo przez kanały, przez piwnice, które miały poprzebijane ściany z domu do domu. Siódma kompania najpierw walczyła na Woli, stamtąd została wycofana. Część plutonów przeszło na Stare Miasto i tam później walczyło w wytwórni papierów wartościowych, a część przeszła od razu tutaj na Marszałkowską i od razu byliśmy w okolicach Placu Grzybowskiego. Moja kompania była kompanią osłonową. Ona nie walczyła blisko Pasty, ale co znaczy nie blisko, walczyła 100 metrów od Pasty. Pasta dlatego była trudna do zdobycia. Mówię to nie jako wojskowy, jako powstaniec, który tam był. Była dlatego trudna do zdobycia, że po pierwsze to była jakby betonowa wieża z jedną klatką schodową, z drugą taką zapasową, która nie miała kontaktu. Drugie, że jednak to był jakiś punkt wojskowo ważny, bo tam już byli żołnierze. Wtedy, kiedy Pastę zdobyliśmy, to było no, prawie półtora noc. No nie noc, no, można powiedzieć, że prawie półtora dnia tych intensywnych walk. Trzeba wejść do Pasty, to można zobaczyć, jak niespecjalnie szerokie są schody, jaki jest rozkład. No teraz to były duże sale z metalowymi stołami, z metalowymi tymi łączeniami, takie druty jakieś takie. Te rzeczy. I no, to było łatwe do przygotowania do tego, żeby bronić. Ale po pierwsze, Niemcy musieli mieć dostateczną ilość broni i musieli mieć nadzieję, że z tego wyjdą. A tej nadziei przez te 20 dni nie chcieliśmy im dać. Jak batalion Kiliński zdobył pocztę główną, która była na placu obecnym powstańców, zupełnie inaczej, tam gdzie Narodowy Bank Polski, to zdobył duże zasoby ropy czy benzyny. I nasz dowódca, rotmistrz wtedy Leliwa, nasz dowódca wpadł na pomysł, prawdopodobnie z pomocą innych, żeby podpalić ich tam. No bo z piętra na piętrę walki to byłyby takie jak u nas w klatkach schodowych w blokach. To nie jest prosta walka. I rzeczywiście sprowadzono sprowadzono zasobniki takie do przeniesienia tego.
I moi koledzy, z których jeszcze dwóch żyje, przed chwilą z nim rozmawiałem, przenosili to z Placu Powstańców Warszawskich na Zielną i tak gromadzili przez 3 dni ilość benzyny, którą później przy pomocy motopompy strażackiej wpuszczano do okien, co pogłębiło samopoczucie Niemców również. Bo zaczęło się to palić, te wielkie płomienie, które czasami widać na filmie, że pasta się pali, to było dosyć krótkotrwałe, ale to również spowodowało to, że pasta została zdobyta. Zdobycie pasty było ważne, przede wszystkim ważne było psychicznie dla nas, powstańców, ale było na pewno ważne dla ludności, która mieszkała obok. To nie znaczy, że ona po zdobyciu paszty mogła wychodzić. Cały czas powstanie było ostrzeliwane i to z różnych, ale było już lepiej.